Hej, siemanko, z tej strony Mrugi, witam was w pierwszym odcinku z gry Farming Simulator 25. Jest to nowy format na kanale, dotychczas były to timelapsy z prowadzenia gospodarstwa, a teraz zrobimy sobie taki teścik, zobaczymy jak to się przyjmie, czy wam to się będzie podobać, czy nie. Robimy takie hybrydy. Troszeczkę będziemy rozmawiać, troszeczkę będziemy robić timelapsów, żeby przyspieszać pracę na polu, gdy będzie jej na przykład tam sporo. I zobaczymy jak to wyjdzie, od czego tu zaczynamy. Mapa to oczywiście River Bend Spring. Poziom trudności mamy łatwy, na start mamy 500 tysięcy i zróbmy sobie tutaj przegląd gospodarstwa. Jeszcze dokładnie nie wiem co i jak tutaj robić. Nieprzyzwyczajony w sumie jestem do tego. Troszeczkę modułów mam powgrywanych. I byłoby to tyle. Tutaj mamy nasze pojazdy. I co my tu mamy? Challengera, Farm Techa, to jest przyczepa. Tu jest jakiś siewnik. John Deere'a mamy starego. Chyba jakiś kultywator jest. Mamy też kombajn Maseya, przystawkę do niego i do przewożenia headeru też mamy od Maseya. No dobra, a teraz jeszcze chciałbym tutaj zobaczyć wzrost. Ok, jakie do nas należą pola? Mamy w tej chwili do dyspozycji 5, 4, 3 i 2. Ok, i co na nich mamy? I mamy w sumie do koszenia 2 pola, także poszukajmy tych pól, a może tutaj jest ten NPC, co oni dodali. Sprawdźmy sobie, co on tutaj ma do zaoferowania. Nie możemy z nim porozmawiać, bo nie wybrałem tego. A mogłem to w sumie wybrać. Mniejsze o to. Poszukamy kombajnu. Mamy 3 krówki na start. Tutaj jest nasz Masy, to wsiadamy do niego. Jeszcze sobie sprawdzę ustawienia gry. Kurczę, jeszcze się mylę. Częstotliwość, a bardziej mi chodzi o to, żeby ukryć. Okno pomocy, ok. Jedźmy sobie tutaj kombajnikiem naszym. No gra jest naprawdę, widać, że jest mały postęp. Później wam może wrzucę ustawienia jakie mam i w końcu może zaktualizuję informacje o moim komputerze, ale to jeszcze zobaczymy, jak mi się przypomni, to zrobię. I taki mały glitch jest, że wszystko nam co jakiś czas zmryga. Widziałem tam legendary drop wrzucił jakiś tam poradnik taki dosyć szybki, jak się tego pozbyć, także może to zrobię albo poczekamy też na patch. I na razie zabieramy się do koszenia pola. Przyspieszymy troszeczkę ten proces. Nie będziemy tu używać GPS-a, bo no, na te pole raczej nie warto. Także widzimy się po skoszeniu pola.
drodzy, wracamy, mamy pełny zbiornik, musimy się wysypać. Wyjdźmy z naszego kombajnika, niech sobie chodzi na luzie. I musimy poszukać przyczepę wraz z ciągnikiem. Jeszcze tutaj słabo się orientuję, ale... Zaraz poszukamy, ok, tutaj jest przyczepka. A tutaj jest nasz John Deere, ale gdzieś jeszcze był ten Challenger, taki żółty chyba. Tutaj stoi, dobra, bierzemy tego Challengera, albo dobra, weźmiemy sobie John Deere'ka. Sprawdźmy go. No modelek wykonany, fantastycznie jak zawsze. Trzeba przyznać, że te modele od nich są robione bardzo dobrze i bardzo denerwuje mnie to mruganie. Dajcie znać, czy macie na to jakiś patent, czy ten pomysł, który tam wrzucił Legendary Drop mi na to pomoże, czy jest to jednak kwestia jakiegoś innego ustawienia. Dam wam przebitkę tam moich ustawień zaraz. No i tak to wyglądało, także dajcie znać. W opisie będzie dzisiaj specyfikacja, w opisie kanału mojego komputera, także zapraszam sobie zajrzeć. Może coś podpowiecie, jak to dobrze ustawić. No dobra, wsiedliśmy do naszego klasyka, jedziemy po tą przyczepkę. Szkoda, że nie zaznaczyłem tego wstępu, ale zrobimy sobie to na tej mapie azjatyckiej. Jak będziemy ją ogrywać, nie? Zobaczymy, jak się przyjmie ten format. Jeszcze sobie zerknijmy na mapę. No jest tu dosyć dużo tych pól. Ale też zobaczymy, co wprowadzi modding, nie? Tutaj za mapy. Może zrobimy taką serię, gdzie będziemy testować różne mapy. Zobaczymy. Dajcie znać, czy by chcielibyście taką serię obejrzeć. Sprawdzimy każdą mapę. Pogramy na niej chwilę i ocenimy tą mapę, jaka będzie. Ja przyznam, że lubię mapy, duże mapy i nie przepadam zbytnio za takimi, oj, troszeczkę za mocno cofnąłem, za takimi starymi gospodarstwami, tylko bardziej lubię nowoczesne gospodarstwa rolne, także takie mapy na pewno lubię. Przetestujemy sobie, jak, no już jest przetestowane, bo tutaj wprowadzili te ślady, zobaczcie, jak to fajnie wygląda, prawie wpadłem pod własne koło, to wygląda teraz spoko, nie? Mam parę skryptów powgrywanych już. Grając praktycznie 2,5 roku na konsoli, w sumie miałem 3 wersje tej gry, na Steama, na konsolę i na Epic Game'a. Troszkę się odzwyczaiłem od takich bajerów, no ale pora wrócić jednak do peceta. Pecet to jest pecet. A następną moją konsolą na pewno będzie PlayStation. No Xboxa to mam takie mieszane uczucia. Się wyładujemy i wracamy do koszenia. Widzimy się na końcu koszenia.
i wracamy. Kończy się to pole, pszeniczka zebrana, musimy też gdzieś wyładować. Mam nadzieję, że tam mamy jakiś silos, bo w sumie nie wiem, nie sprawdzałem tego. A jeżeli nie, to będziemy musieli gdzieś to jechać sprzedać. Kur jeszcze nie posiadamy. Także nie ma się gdzie pozbyć tego ziarna. No i mamy to. Ok, podjedziemy sobie tam bliżej i tam jeszcze nam zostanie jedno pole. To pole chyba połączę wszystko w jedno. Jak mi się zdaje, bo jest w miarę równe, tak fajnie to pasuje, także będzie przynajmniej co to obrabiać. Gasimy go i ciśniemy do naszego John Deere'a. To jest nasz zabytek, którego będziemy się starać pewnie pozbyć. No właśnie, i mamy na start pół miliona. Dałem sobie pół miliona, przecież to jest tylko gra. Co my tu mamy w ogóle? Aha, tu są. Kalendarz tutaj jest, upraw. A czy mamy takie coś jak sklep? Tu fajnie to wygląda. Muszę się z tym dobrze zaznajomić. Pojazdy i maszyny. I ceny. I tutaj jest użyty jeden mod, który mi podpowiada, ile tego mam i za ile to sprzedam. To posiadam, tak niby miało to być. Zaraz sobie sprawdzimy. To nam policzyło pszenicę? Chyba nie jeszcze. A, bo to jest alfabetycznie, dobra. Nie pokazuje nam jeszcze pszenicy. Może możemy tam gdzieś to wsypać. Sprawdźmy to. Chyba tak, to jest chyba nasze. No oczywiście, że możemy. To wysypujemy, sprawdźmy animację. No nic się nie zmieniło. Słuchajcie, poprawili wielkość ziarna w kombajnie. Trzeba przyznać, jak na start bardzo fajnie to chodzi. To w ogóle jest też z drugiej strony śmieszne, że robili grę jakiś czas, mało nie kosztowała, a jest niedopracowana. No ale w dzisiejszych czasach to jest standard, nie? Podobno na konsolach 30 klatek mamy. Ale to jest, mi się wydaje, efektem tego, że Farming nie ma realnej konkurencji. Było tam parę gierek, ale to powiedzmy sobie szczerze, żadna konkurencja i stąd to jest takie olewanie klienta trochę, nie? Ale też nie jest tak źle, to jak wszyscy tam parę osób widziałem w internecie mówiło, że rezygnują z zamówienia preordera, bo to jest Farming 22 w nowej wersji. No tak nie do końca, nie? No jest bardzo podobny, ale jednak ta gra jest troszeczkę rozwinięta, coś świeżego. Myślę, że raz na 3 lata można sobie pozwolić na nową grę. No dobrze, co my tu mamy do skuszenia jeszcze? To jest rzepaczek, co to jest? Tak jest, rzepak gotowy do zbioru, wzrost zbioru 22%. Wymaga wapna, wymaga orki, ok. A tutaj jeszcze spójrzmy. Tutaj też wymaga orki i wapna. Tu jak sobie zbierzemy słomę, to musimy zrobić dokładnie to samo, co na pozostałych dwóch polach. O co teraz? Gdzie jest nasz kombajnik? Nie kombajnik, tylko nasz traktorek. Tutaj wywalimy tą przyczepę z powrotem do silosa i kosimy rzepak. Idzie pełną parą.
Teraz sobie sprawdzę ten modzik, czy on nam tu pokaże, bo podobno to miało pokazać, za ile mogę sprzedać całość, którą mam. Bo nie wiem, czy ja tu dobrze to szukam. Chyba nie. Chyba to nie tutaj. No, najwyżej to później poszukam i wam pokażę, bo to jest taki specjalny mod. Finanse, statystyki, tutaj nic nie ma, ale nie ma takich opcji żadnych, nie widzę nic tutaj. Okej, okay, tu jest to, a z tej strony co mamy? Kolenta żupra, to jest to, co mieliśmy, tutaj jest, troszeczkę prosi to wygląda. O, tutaj są maszyny, które można kupić taniej, co tu jest? Tutaj mamy pewnie rozrzutnik jakiś, fajny, fajny model, ładny, no na razie nam niepotrzebny. A tym zajmiemy się później. Fajna Skoda ogólnie. Zabieramy się do roboty pełnej. Nam się nie pojawiły, zobaczcie, boczne. Czyżby to małe niedopatrzenie naszych twórców? Mniejsza o to. Widzimy się na końcu koszenia. No i moi drodzy, wracamy tutaj, kończymy to pole. Jak widzieliście wcześniej, na timelapsie pokazałem. Jednak tego jeszcze nie naprawili, no to już jest normalnie śmieszne troszeczkę. A te migania są naprawdę bardzo irytujące, nam już tam pół biedy to ziarno w tym baku. To jeszcze bym im wybaczył, no ale to mruganie to jest karygodne. To tak męczy.
że no koniecznie muszę to jakoś zlikwidować. Kończymy rzepaczek. Nie wiem, czy mamy jakąś presję. Jeżeli mamy, to przydałoby się tam jeszcze spresować to, nie? W pierwszej kolejności, następnie zaopatrzyć musimy te trzy krówki, co my tu mamy. Obrobić te pole, znaczy się no zaorać, połączyć je i później zobaczymy, czy damy radę jakoś przebudować tanie to gospodarstwo, czy nie. Ale to już pewnie w następnym odcinku. Dobra, wyłączamy to. Wywalamy się tu na przyczepkę. Odstawiamy kombajn. I zobaczymy, co dalej. Mam nadzieję, że wszystko się zmieści. Raczej tak. Udało się. Składamy dziada. Myjki chyba żadnej nie mamy, także umyjemy go później. O, fajnie się sam poprawił, elegancko. Podjedziemy tak bardziej bliżej tutaj, z tej strony, żeby coś tu jeszcze sobie jechało, nie? Dobra, tu się nie przeciśniemy, jesteśmy za grubi, ale z tej strony się udało i ciśniemy do John Deere'a się wykiprować w naszym silosie i zobaczymy, co dalej. 9.5, w ogóle zniknęły nam 2 dolary, teraz nam coś przybyło, nie wiem za co. Mam nadzieję, że tutaj woda w tej zagrodzie jest automatyczna, że nie będziemy musieli dowozić. Dobra, przyczepę sobie na razie odstawmy tam, gdzie była. Presy chyba żadnej nie mamy, coś mi się wydaje, bo to jest tylko siewnik i kultywator. Także będziemy musieli ją już zakupić. Dobra, i teraz muszę poszukać, gdzie jest pojazdy i maszyny. No nie mamy presy, widzę. Czyli musimy przejść do sklepu i zobaczyć, co nam tam mają do zaoferowania. Fajnie ten sklep wygląda, świeżo. A wręcz elegancko. Patrzcie, zapomniałem o tej pokosówce, że mogłem ją, ale w sumie jest droga jeszcze. Na pewno ją będziemy testować. Fajnie ogólnie wygląda. Także... w sumie potrzebujemy tak kombajnu, żeby zebrać ten pokos. I też jest tutaj dostępna wersja Golden Edition New Holland. Ten case to też wygląda super, nie? Ale byczek. Wow. Robi wrażenie. TR11 również, nie? I w tej wersji zobaczcie. No kurczę, aż by się chciało pojeździć. Dwurotorowy, tak bynajmniej tam pisze. Tu jest Klasior Lexion 8900, też fajna maszynka, oczywiście John Deere. Widziałem go na Bednarach na żywo, kawał maszyny, jakie to jest duże.
Mocniejszy Lexior, mniejszy Jundirek. Fejsik, Fendzik. Używałem go w poprzedniej wersji farmingu, był chyba z modyfikacji. Fajna maszynka. A gdzie jest Trion? Kurczę, nie ma Triona. Jest tylko jakiś mniejszy kombajn od klasa. Fajny. No i jest ten mniejszy masy. No za dużo tego tutaj nie ma, trzeba przyznać. No dobra, ale my szukaliśmy presy. I co my tu mamy? No nie ma dużego wyboru. Kurczę, wywali od razu 100 tysięcy na presę. To troszeczkę słabo. Jakie zapotrzebowanie tutaj? 140, jest 195 koni. Kurde. No bardzo kiepsko to wygląda. Ale są jeszcze prasy rolujące. Tu jest coś tańszego. Growell czy Growell, jak to tam się czytało? Z poprzedniej wersji, z dodatków, to było... No ja z Kejsika jakaś prasa rolująca. Una Krona jest fajna, widzę. Jakby już kupić, to od razu najlepiej z owijarką, nie? No modele wyglądają świetnie. Od razu nam chyba stakuje, kurde. Nie wiem, jak to ustrojstwo działa, ale... No i widzę, tylko ta Jundira tutaj jest, kurde, z tym owijarką. A Case'a nie ma? Owijanie folią, owijanie siatką, owijanie folią. Ale to co nam kiszonkę też zrobi? Chyba nie. No nic, co teraz? Ile kosztuje wypożyczenie tego? 5000. O kurde. Jak ja mam tą słomę zebrać? Bo to nam zrobi te malutkie, nie? Drogo, naprawdę drogo. No ale coś musimy zrobić. Jeszcze sobie tylko spójrzmy, co my tu mamy dostępnego do zebrania, bo nie będziemy się bawić w zbieranie jest tego ręcznie. Tutaj jest na okrągłe bele za 50 i za 90. Dobra, czyli coś na okrągło szukamy. Prasy rolujące, wypożyczymy sobie tą najtańszą. Zrolujemy to i tyle. Teraz tylko się przeniosę zobaczyć, gdzie to stoi w ogóle. Nie wiem, gdzie tu jest sklep. Tu jest nasze gospodarstwo. Tu jest chyba sklep. Dobra, czyli wyjeżdżamy w prawo i jest sklep. To ciśniemy. Ale to zostawmy. Kultywatorek Amazona. Wiecie, jak poznam tę mapę, to i tak będzie sporo lepiej, nie? Spójrzmy, czy musimy tu jechać? Nie, tu musimy prosto jechać. Dobra. Mapa wygląda świetnie. Trzeba im to przyznać, że mapy są fajne. No ta mapa jest fajna, drugiej jeszcze nie widziałem. Nie jedzie, jedziemy dalej.
super to wygląda. Tutaj gdzieś podobno jest sklep i powinna czekać na nas gdzieś prasa. Widzę ją, dobra. Przejedziemy sobie przez stację, chyba właściciel nie będzie na nas krzyczał. Siatka do okrągłych bel, 3 z 3. O kurde. Tu musieliśmy skręcić? Chyba tak, nie? Tu w lewo. Fajnie, że daleko do sklepu nie mamy. My mogliśmy tam wjechać, widzę na mapce. No ale dobra, sobie objedziemy już. I zabieramy się za presowanie. Zbiera, wszystko działa. I dosyć szybko to jedzie. Czekajcie, tu też ma fajny młodzik, ale że mogę tak się wychylić. Realistyczna kamera bodajże to jest. Nie wysiadaj mi z ciągnika, gościu. Ciekawe, czy samo mi to wyrzuci? Chyba tak, nie? I to się zastanawiam, czy jak połączę te pola, czy GPS to ogarnie. Będziemy to testować. Może do tego czasu wyjdzie już patch, który naprawi te migotanie, albo sam to zrobię. Okej, musiałem włączyć automatyczny rozładunek. Mamy pierwszą belę. Gram na Joyu aktualnie, ale wolałbym grać na klawiaturze, a Joyem tylko na długich pracach. Ale w sumie może będziemy też korzystać z pracowników, skoro jest GPS, to... Dobra, przyspieszamy trochę, widzimy się przy końcu prasowania.
i zostały nam tylko dwa paseczki do zebrania, moi drodzy. Troszeczkę widzę, że nam się siateczka ruszyła, także musimy tu pewnie uzupełniać siatkę. Fajnie, fajnie. Więcej realizmu. Beleczki sobie zwieziemy i dalsze prace tutaj związane z polem wykonamy sobie w następnym odcinku już. Dajcie znać, jak się wam podoba ten format, czy wolicie coś takiego, taką hybrydę, czy same timelapse, ale wydaje mi się, że coś takiego jest lepszego. Troszkę ta rozgrywka pójdzie wolniej, ale nie szkodzi. Nigdzie się nam nie spieszy. Też dajcie znać, czy chcielibyście jakieś serie z testowaniem map, takie jednoodcinkowe. Wychodzi mapa, robimy test. Ja ją oceniam według swoich preferencji, bo przecież każdy ma swoje gusta i guściki, nie? No dobra. Tego tu już nie wyładujemy, także to sobie możemy zwrócić. Tylko gdzie to są? Te wypożyczone rzeczy teraz. O, piłę od razu kupimy. Może być ta, okej. A dla zwierząt budowa, obszar gospodarstwa, tu jest to, dobra. Ale się nie mogę tu odnaleźć jeszcze. Tutaj jest growel, a jak ją zwrócić? Aha, zwróć Y. No dobra, mamy zwrócone. Podejdziemy sobie do przodu. Tu sobie zaparkujemy. No i dobrze, moi mili. I tak jak wspominałem wcześniej, byłoby to na tyle. W tym odcinku dajcie znać, co wy o tym wszystkim sądzicie, co sądzicie przede wszystkim o tej grze tutaj, o tej serii. I zapraszam oczywiście do subskrypcji kanału. Trzymajcie się, cześć.